jest błogosławieństwo i przekleństwo w życiu człowieka? Jakie są źródła błogosławieństwa i przekleństwa? Najprościej mówiąc, błogosławieństwo to dobro, które doświadczamy, kiedy słuchamy Słowa Bożego i wypełniamy je w swoim życiu, zachowujemy to Słowo w swoim życiu. Przekleństwo zaś to zło, które doświadczamy, kiedy nie słuchamy Boga i nie zachowujemy tego Słowa w naszym codziennym życiu. Zatem źródłem przekleństwa może być Bóg, co może wydawać się dziwne. Źródłem przekleństwa możemy być my sami, kiedy sami siebie przeklinamy, czy innych przeklinamy. Czy też źródłem przekleństwa może być samo zło, to osobowe, diabeł. A co znaczy, że źródłem przekleństwa może być Bóg? Bóg, stwarzając świat duchowy i ten materialny, ustanowił konkretne prawa. W tym świecie materialnym, w całej przyrodzie wiemy, że istnieją takie prawa przewodnicze, prawa fizyczne, które mają nam pomóc żyć. Jeśli je zachowamy, to tu na Ziemi bezpiecznie, bez większych problemów możemy się poruszać. Jeśli będziemy je lekceważyć, to będziemy doświadczać konsekwencji lekceważenia tych praw, na przykład prawo grawitacji, dzięki któremu możemy chodzić po tej Ziemi pewnie, nie fruwamy tam i siam bez jakiegoś celu, tylko konkretnie chodzimy, stąpamy po Ziemi i wiemy, że dzięki temu prawu grawitacji nic złego nam się nie przydarzy. Ale jeśli ktoś go zlekceważy, jeśli ktoś stwierdzi, że on w to nie wierzy i wyjdzie sobie na przykład na dach czy na drzewo i skoczy, to w najlepszym wypadku się połamie, w najgorszym może się zabić. I to będzie konsekwencja tego, że zlekceważył prawo grawitacji. Podobnie rzecz ma się z osobą, która jedzie z nadmierną prędkością. Przekroczenie prędkości wiąże się z otrzymaniem mandatu. Jeśli ktoś w to nie wierzy, że może otrzymać mandat, a jedzie szybko, gdy policja go złapie, taki mandat otrzyma. I to jest ta konsekwencja, moglibyśmy powiedzieć, to przekleństwo za złamanie jakiegoś prawa. I podobnie jest w tym świecie duchowym. Kiedy mówimy, że Bóg jest źródłem przekleństwa, to mamy na myśli, że kiedy Bóg stwarzał prawa duchowe, za zachowanie tych praw pragnie człowieka nagradzać. Za złamanie tych praw nie tyle karać, co przestrzec go, że łamanie takiego czy innego prawa duchowego wiąże się ze szkodą dla tego człowieka. Inaczej mówiąc, kiedy my zachowujemy Boże przykazanie, Bóg nas chroni. Kiedy je łamiemy, czyli mówimy Panu Bogu, ja teraz chcę sam sobie poradzić w tym życiu, to Bóg już nie może nas chronić, bo On akceptuje naszą wolną wolę. On się liczy z naszą wolną wolą. Jeśli człowiek mówi nie, Pan Bóg to szanuje. I człowiek, który popełnia grzech, wciąga z siebie przekleństwo, czyli konkretne konsekwencje. Stąd mówimy, że źródłem przekleństwa jest Bóg, bo On ustanowił te prawa. Ale nie po to, by nam szkodzić, żeby nam pomóc. A jak można doświadczyć błogosławieństwa w życiu? Na przykład jak żyć, żeby doświadczać Bożego błogosławieństwa? Zachować Boże przykazania. Wystarczy. Ten, kto zachowuje Boże przykazania, może być pewny, że żyje w przestrzeni Bożych błogosławieństw. Bóg takiemu człowiekowi błogosławi, czyli go chroni. Ojcze, a są też takie osoby, które są osobami wierzącymi, a w swoim życiu doświadczają różnego rodzaju utrapień, trudności, na przykład braku pracy, choroby. I te problemy ciągną się przez wiele lat. Jakoś własnymi siłami nie potrafią tego pokonać. Czy ojciec może powiedzieć, czy jest jakieś źródło, czy mamy się godzić na to, jeśli przez wiele lat doświadczamy jakichś utrapień, trudności, jakie może być źródło takich trudności? Słowo Boże mówi nam, że jesteśmy grzesznikami. Każdy z nas upada i popełnia grzechy. I na pewno
każdy z nas ma świadomość, że w swoim życiu złamał takie czy inne Boże przykazanie. Grzech pociąga za sobą winę i karę. Wina jest zgładzona w sakramencie pokuty, kara jest do odpokutowania bądź na ziemi, bądź w czyśćcu. Często z tą karą związane są pewne też przekleństwa. Tak jak wspomniałem, przekleństwo to nic innego jak prawo złych duchów do ingerowania w moje życie. Prawo w tym sensie, że to człowiek sam porzuca Boga, a wybiera grzech. Czyli wchodzi jakby na teren złego, na którym on jest panem. Więc może robić, co chce. W przypadku, kiedy człowiek zgrzeszy, zło takiego człowieka niszczy. Chce doprowadzić do śmierci, do całkowitego unicestwienia. Zatem, jeżeli człowiek uwolni się spod przekleństwa, czyli kiedy powróci do Boga, Pan Bóg zaczyna go na nowo chronić, a złe duchy już nie mają do niego dostępu. Konsekwencje zaś zostają. I musimy z tymi konsekwencjami żyć. Po prostu ofiarować je za siebie czy za swoich bliskich, jako zadośćuczynienie za popełnione grzechy. Po prostu nie buntować się, nie narzekać, tylko je cierpliwie znosić. Jezus mówi, że jeśli my się poddamy, czyli weźmiemy ten krzyż, na który sobie zasłużyliśmy, czy który został nam dany przez na przykład naszych bliskich z jakiegoś tam powodu, czy ponosimy konsekwencje grzechów cudzych. Jeśli ten krzyż będziemy nieść z poddaniem woli Bożej, to on stanie się lekki, stanie się słodki. Nawet go nie poczujemy. Jeżeli zaś będziemy się buntować, to będziemy cierpieć jakby podwójnie, bo zło dalej będzie nas dręczyć, męczyć z jednej strony, a z drugiej człowiek wewnętrznie, psychicznie będzie już tym tak bardzo umęczony. Sam będzie się nakręcał, sam będzie się jakoś katował takimi czy innymi myślami i to będzie jeszcze bardziej sprawiać, że to cierpienie wzrośnie. W życiu osób, które zauważają takie czy inne sytuacje, niekoniecznie musi działać przekleństwo, bo my żyjemy w jakiejś społeczności. Na nas mają wpływ też inni. Władze podejmują takie czy inne decyzje, które albo nam sprzyjają, albo też i nie. Dlatego we wszystkim musimy zaufać Panu Bogu. Jeżeli zauważamy, że jest jakieś przekleństwo, które jest uzasadnione, bo popełniłem takie czy inne grzechy, muszę się nawrócić i ewentualnie uczestniczyć w modlitwie o uzdrowienie, bo Bóg może wtedy w czasie takiej modlitwy usunąć te konsekwencje grzechu, uzdrawiając, uwalniając, czy też może je pozostawić dla mojego uświęcenia, czy też uświęcenia innych, oczekując, że ja będę je znosił z poddaniem Jego woli. A chciałam teraz Ojca zapytać o przekleństwo rzucone. Czy słowo, na przykład złe słowo rzucone na drugiego człowieka, przeklęcie drugiego człowieka, ma moc w jego życiu? Czy może się zdarzyć tak, że słowo, które wypowiadamy, może uczynić szkodę drugiemu człowiekowi? Dobre słowa mają dobrą moc, złe złą moc. I one nie są bez znaczenia. Każde słowo może nas poruszyć, sprawić nam radość, przyjemność lub też wzbudzić w nas gniew, złość, ból czy cierpienie. Jeśli byśmy wzięli jakąś osobę i zaczęli o niej mówić dobrze wśród jej znajomych, czułaby się dobrze. Poczułaby ciepło w sercu, miłość też do nas, bo mówimy o niej dobrze. Byłaby jakoś szczęśliwa, w jakiś sposób wyróżniona, zaakceptowana. Ale gdybyśmy mówili o niej publicznie źle, czułaby się źle. Czułaby jakiś gniew, rozdrażnienie, złość na nas. Każde słowo, które wypowiadam, niesie ze sobą więc albo dobro, albo zło. Święty Paweł pisze, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest od złego pochodzi.
Święty Jakub w swoim liście też zwraca uwagę na język, który jest takim małym organem, ale potrafi wielki las podpalić, jak iskra. Więc to, co mówimy, nie jest bez znaczenia. Dlatego nośnikiem przekleństw są też słowa. Nie zawsze, bo mogą być jakieś rzeczy, gesty, ale przede wszystkim są to słowa. Kiedy więc ja przeklinam w złości, w gniewie, to tym bardziej te słowa są nacechowane jakimś złem. Stwarzają jakby takie złe powietrze. Wypowiadając takie czy inne słowo, sprawiam, że te cząsteczki powietrza, które się znajdują w danym pomieszczeniu, zaczynają drgać. I one odbijają się jedne od drugich, przekazując dobro albo zło. Zatem nie jest bez znaczenia to, co mówię, czy to o sobie, czy o drugim człowieku. Tym bardziej, jeśli są to przekleństwa, czyli życzenie zła komuś. Ojcze, a może się zdarzyć, że przekleństwo, które rzucamy na inną osobę, bo są takie, wiem, że teraz w dzisiejszych czasach nawet można zamówić sobie przekleństwo, ale czy może się zdarzyć tak, że to przekleństwo uderza w nas? Znaczy wraca do nas? Przekleństwo, aby było skuteczne, musi spełniać jakby dwa warunki. Musi być wypowiedziane przez osobę, która ma autorytet, ma władzę i musi mieć punkt zaczepienia. Jeśli nie ma punktu zaczepienia, takim punktem zaczepienia jest grzech, to ono się nie spełni. Jest po prostu przekleństwem niesłusznym. Jeśli ma punkt zaczepienia, to na pewno się spełni. Ale jeśli ktoś wypowiada to przekleństwo, rzuca takie przekleństwo niesłusznie, no to musi liczyć się z konsekwencjami, że ono wróci do niego. Bo punktem zaczepienia będzie grzech, który on popełnia, czyli ta nienawiść, niechęć do kogoś, chęć szkodzenia komuś. Ojcze, a jak przezwyciężyć przekleństwo w naszym życiu? To znaczy, jeśli odkrywamy w życiu, że ciąży nad nim jakieś przekleństwo. Ojciec powiedział o tym, że tu potrzebne jest nawrócenie. Ale jeśli na przykład widzimy, że w naszym życiu powtarzają się sytuacje, nawróciliśmy się, żyjemy, modlimy się, staramy się uczestniczyć w życiu sakramentalnym, ale widzimy, że jest takie jakaś taka siła w naszym życiu, która na przykład nie pozwala nam do końca wyzwolić się z jakiegoś grzechu. Jakiś grzech do nas powraca nieustannie. Co to może oznaczać i jak my mamy to przekleństwo przełamać w naszym życiu? Tutaj moglibyśmy zastosować różne sposoby. Jeśli przekleństwo jest wynikiem grzechu, jeśli to grzech ściągnął na mnie przekleństwo, wiadomo, że no muszę się nawrócić, muszę z tego grzechu zrezygnować, Boga za ten grzech przeprosić, a też i wynagrodzić Panu Bogu za ten grzech. Jak powiedziałem, konsekwencje mogą zostać, wtedy trzeba je cierpliwie znosić, ufając, że Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu uzdrowi mnie, czy uwolni, czy sprawi, że moje życie będzie lżejsze. Bóg może pozostawić te konsekwencje do końca życia i sprawić, że one przyczynią się do mojego uświęcenia. Natomiast jeśli przekleństwo zostało wypowiedziane przeze mnie, ja mogę powiedzieć na siebie jakieś przekleństwo, na przykład jestem do niczego, nic ze mnie nie wyrośnie, nic mi się nie udaje, nigdy do niczego nie dojdę. Czy też wypowiadałem takie przekleństwa na innych, może na dzieci, może na sąsiada, może na kolegę, czy któregoś z przyjaciół. Takie przekleństwo musi być odwołane w sakramencie pokuty. Sakrament pokuty jakby unieważnia to przekleństwo, stawia mu granice. Natomiast jeśli to przekleństwo zostało rzucone przez moich rodziców, czy przez osobę ze świata okultystycznego, to musiałby być przez nich odwołane. Często te osoby nie żyją, jak dziadkowie czy rodzice. Często to przekleństwo jest już od iluś pokoleń. To wtedy taką władzę ma kapłan. Kapłan ma władzę rozwiązywania, związywania. Ta władza nie dotyczy tylko sakramentu pokuty, ale również właśnie wielu spraw związanych z życiem człowieka, między innymi łamania przekleństw. Kapłan
łamiąc takie przekleństwo, błogosławiąc, stawia granice w imieniu Boga. A jeszcze chciałam Ojca zapytać o takie przekleństwo dotykające całe rodziny. Jak na przykład widzimy, że z pokolenia na pokolenia pojawiają się te same schematy, na przykład jest alkoholizm, albo pojawiają się na przykład choroby nowotworowe. I to tak jakby przechodzi z pokoleń, te same rodzaje chorób. Jak takie przekleństwo w rodzinie możemy przełamać? W takich sytuacjach wskazana jest modlitwa za przodków. Dobrze zamówić mszę świętą, gregoriańską, czy jakąś nowennę za przodków, uczynić coś dobrego, więcej się modlić. Wtedy udać się do kapłana, który pobłogosławi, ewentualnie złamie te przekleństwa. I powinno być dobrze. Podam taki przykład osoby, która miała problem z masturbacją ponad 40 lat. I była na rekolekcjach uzdrowienie międzypokoleniowe. Ona jakoś nie wiązała tego zniewolenia z problemami pokoleniowymi. Przyjechała na te rekolekcje, no bo jakiś nowy temat, coś się nowego dowie. A ponieważ w czasie tych rekolekcji poczuła, czy w jakiś sposób może sama chciała przyjść z pomocą swoim przodkom, więc zamówiła gregoriankę za przodków, na 4 pokolenia. Myśląc, że to w jakiś sposób też wpłynie na jej życie, może na życie jej rodziny, ale wcale nie wiązała tego z uwolnieniem z tej masturbacji. Ona próbowała już różnych metod, żeby się z tego uwolnić. Jeździła na prześwięte uwolnienie, na rekolekcje. Próbowała również wprowadzać radę kapłana, żeby unikać okazji do grzechu, podjąć takie czy inne pokuty, ale to nic nie dawało. Praktycznie pogodziła się już z tą myślą, że z tym nałogiem będzie żyła do końca życia. I mówi, że kiedy kończyły się te prześwięte, gdzieś tak, kiedy był 23, 5 dzień, te pokusy się strasznie nasilały, były tak silne, te myśli tak natrętne, nawet jakieś tam koszmary nocne. Kiedy msze się skończyły, jak ręko odjął. Ani pokus, ani jakichś koszmarów czy tam wyobrażeń, mimo że myślami sięgała do takich czy innych obrazów erotycznych, żadnych poruszeń cielesnych. Mówi, jak ręką odjął, od tego momentu nie ma żadnych problemów. Więc nasza modlitwa za przodków, kiedy mamy czy to problemy osobiste, czy rodzinne, może być tu bardzo pomocna. Jeśli do tego jeszcze damy modlitwę, czy to za siebie, czy wynagrodzimy Panu Bogu za swoje grzechy, spełnimy jakieś uczynki miłosierdzia, myślę, że będą bardzo pomocne. Czy będzie uzdrowienie międzypokoleniowe, czy zostaną złamane przekleństwa, nie wiem, ale wiele osób, które gdzieś tam modli się za swoich przodków, czy też podejmuje takie akty wynagradzające Panu Bogu za grzechy, mówię, że to bardzo pozytywnie wpływa na życie i moralne rodziny, i na jej życie, ale też i na życie rodziny. To ja chciałam Ojca poprosić o kilka świadectw właśnie dotyczących tego tematu błogosławieństwa i przekleństwa. Może takich świadectw, które związane były z przełamaniem jakiegoś przekleństwa, czy to wywołanego grzechem, czy jakimś przekleństwem słownym na przykład, czy przekleństwem międzypokoleniowym. Czy Ojciec spotkał się z takimi przypadkami? I tak to prosimy o podzielenie się. Takie świadectwa istnieją. Jedno z tych świadectw już powiedziałem. Ale wolałbym dać parę świadectw, które związane są z błogosławieństwem, bo lepiej zajmować się błogosławieństwem niż przekleństwem. Przekleństwo istnieje, trzeba mieć tego świadomość, ale błogosławieństwo jest dla nas o wiele lepsze. Jezus stał się przekleństwem dla nas. Na drzewie krzyża On zabrał wszystkie przekleństwa. Ufamy, że one zostały złamane, więc jeśli zaufamy Jezusowi, to nas tych przekleństw uwolni całkowicie w naszym życiu doczesnym. Jeśli podejmiemy też trud tej modlitwy za przodków i
wynagrodzimy Panu Bogu za swoje grzechy. Natomiast jak chodzi o błogosławieństwa, możemy naprawdę na co dzień doświadczać wspaniałych darów, które są związane z błogosławieństwem, jeśli tylko się nim będziemy posługiwać. I ja powiem z takiego własnego doświadczenia, jak ja to robię i co się wtedy dzieje. Kiedyś wracałem z mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie z Biecza, było to jesienią. Wtedy była bardzo gęsta mgła. Droga, którą jechaliśmy, nie miała ani namalowanych pasów na środku, ani po bokach, więc nie za bardzo wiedzieliśmy, czy jesteśmy z prawej strony jezdni, czy z lewej, czy na środku. Poruszaliśmy się bardzo powoli i mieliśmy świadomość, że jeśli ta mgła się utrzyma i będzie tak gęsta, to będziemy całą noc jechać. Wtedy wpadłem na taki pomysł, nie? Myślę, że to jest zdanie Bożego, aby tę mgłę pobłogosławić. Więc wyciągnąłem rękę, powiedziałem: Panie Boże, w Twoje imię niech ona się roztąpi i niech będzie droga przejrzysta. I nagle, jak tylko ręką przestałem błogosławić, ta mgła się roztąpiła i była po bokach. Do samego Jarosławia nie było już żadnych problemów. Drugi przykład, niedawno też jedziemy samochodem, też związany z mgłą. Pojawiła się ta mgła. Już chciałem pobłogosławić, ale przychodzą takie myśli. Za pierwszym razem zadziałało, za drugim niekoniecznie, bo to może był przypadek, zbieg okoliczności. Nie? Jeżeli to zrobię na głos, Grzegorz kieruje, to jest świecka osoba, może później mieć wątpliwości co do skuteczności błogosławieństwa. Mówię: Panie Boże, no to mam teraz problem, walkę taką wewnętrzną, duchową. Błogosławić czy nie? Muszę się przyznać, że nie zrobiłem tego jawnie, tak jak za pierwszym razem, tylko w duchu, nie? I taki mały krzyżyk, żeby Grzegorz nie widział. Pobłogosławiłem. Nie od razu, to nie było tak jak za pierwszym razem, że nagle mgła znikła, ale po jakichś 15 sekundach rzeczywiście znikła. Ja mówię: Panie Boże, przebacz, zwątpiłem. Ale dałeś mi dowód na to, że to działa. Innym razem, jak byłem w Stanach Zjednoczonych, zachęcałem do błogosławieństwa tego wszystkiego, co kupujemy, również żywności, która często jest przeniknięta i chemią, jest niezdrowa, a ponieważ nie ma co innego kupować do jedzenia ciężko ze zdrową żywnością, więc zachęcałem do błogosławieństwa. To, co kupujemy, co spożywamy, aby po prostu błogosławić. W taki sposób, by to nie zaszkodziło, ale przyczyniło się do odnowienia sił fizycznych i do odporności organizmu. I podczas jednego ze spotkań tam przy obiedzie poproszono mnie, abym się pomodlił. Więc powiedziałem: Panie Boże, pobłogosław ten posiłek. Sprawa, by on przyczynił się do odnowienia naszych sił psychicznych, fizycznych, duchowych, żeby nam nie zaszkodził, lecz aby poszedł w mięśnie, a nie w tłuszcz. I ta modlitwa podobała się paniom, które, no wiadomo, dbają o linię. Jedna z pań mówi: niech mi ojciec podyktuje. Mówi: no to podyktowałem tę modlitwę. Za tydzień ta pani mówi: proszę ojca, to działa. Ja mówię: co działa? To błogosławieństwo. Jakie błogosławieństwo? No nad jedzeniem, bo jem normalnie, błogosławię tak jak ojciec mi powiedział, a 5 funtów schudłam. No i jedna z pań po rekolekcjach uzdrowienie międzypokoleniowe, gdzie zostały pobłogosławione te świece, opowiada, że poszła za parę dni na pole, gdzie posadziła ziemniaki, i pobłogosławiła to pole tą świecą, odmawiając tam modlitwę, aby to pole było chronione przed szkodnikami, jakimiś tam zarazkami, złym powietrzem. I we wrześniu ta pani podchodzi, mówi: proszę ojca,
pole ziemniaków tak mi obrodziło, że ja teraz nie mogę w piwnicy tych ziemniaków pomieścić. Jeszcze nigdy nie miałem tyle ziemniaków. Inna z osób mówi, że przed domem ma takie drzewo. Nie wiem, czy to był orzech, czy jakieś inne drzewo owocowe. I pewnego razu wychodzi na zewnątrz i patrzy, a całe to drzewo jest oblepione jakimś robactwem. Tą szycę, czy jakieś inne takie robaczki. I od razu jej przyszła myśl, wziąć te świece i pobłogosławić. Wzięła te świece, zapaliła, pobłogosławiła to drzewo i poszła do domu. Następnego dnia, kiedy podeszła do tego drzewa, okazało się, że wszystkie robaki były martwe, leżały pod drzewem. Inny przykład. Jedna z osób, która pracuje w Stanach Zjednoczonych, mieszkała u osoby, która mocno była zniewolona przez lęk. Do tego stopnia, że kiedy ona wychodziła do pracy, ta właścicielka tego domu wychodziła na ulicę i przez 8 godzin stała na ulicy. Bała się być sama w domu. Miała takie potworne, okropne lęki. I kiedyś tej osobie żal się jej zrobiło, więc podeszła do niej i się pyta, czy chciałaby się, żeby nad nią się pomodlić przy zapalonej świecy. Pokazają jej te świece, ona jest pobłogosławiona i jeśli chce, to ona zapali i wspólnie się pomodlą o uwolnienie od tych lęków. Ona się zgodziła. Odmówiła tam Ojcze Nasz, zdrowaś Marię, może jeszcze koronkę do Bożego Miłosierdzia. No i poszły spać. Rano ta osoba, ta właścicielka zawsze była w kuchni. Nie potrafiła sama się ubrać. Trzeba było jej pomóc się ubrać, bo tak się trzęsła. Tego dnia, tego ranka się nie pojawiła i ta osoba nawet się zmartwiła, co się mogło stać. Tak myśli. Może się obraziła na mnie, że się modliła, może dlatego, że tą świecą się posługiwałam. Już miała pójść zajrzeć do jej pokoju, co się stało, gdy tymczasem ona wyskoczyła z tego pokoju. Radosna, uśmiechnięta i mówi, całą noc spałam, nie boję się, nie mam lęków. Całkowicie została uwolniona. Na koniec jeszcze prosimy o jakieś słowo przesłania dla czytelników i o błogosławieństwo. W takim razie dla wszystkich, którzy będą oglądać ten wywiad albo czytać w naszym piśmie. W naszym życiu codziennym musimy pamiętać, że mamy dobrego Ojca. Ten Ojciec jest Bogiem i to Wszechmocny. Jako Jego dzieci możemy o wszystko prosić. O wszystko, co jest nam potrzebne do życia. I na pewno to otrzymamy. Dlatego, czy to w modlitwie, czy poprzez błogosławieństwo, myślmy dobrze o naszym Ojcu, prosząc Go, wierząc, że otrzymamy i błogosławiąc, wierząc, że On stoi za tym błogosławieństwem. I wszystko, co poprosimy, otrzymamy. I wszystko, co pobłogosławimy, na pewno nam nie zaszkodzi, a przyczyni się do naszego uzdrowienia. Błogosławieństwo ma ogromną moc. Jeśli będziemy błogosławić siebie, współmałżonków, nasze dzieci, nasze domy, nasze pola, na których uprawiamy, czy to warzywa, czy zboże, czy owoce, to błogosławieństwo przyniesie bardzo dużo, dużo dobra. Zachowa te pola od zniszczeń, od szkodników. A my będziemy się też cieszyć tym, co jest najlepsze. Owocami, płodami ziemi, które będą zdrowe i wolne od jakichś tam szkodliwych substancji. A każdą osobę, która czyta Wasze pismo, która słucha tego wywiadu, pragnę obficie i skutecznie pobłogosławić, wzywając Bożego Miłosierdzia. Niech Bóg, który jest wszechmocny, który jest naszym Ojcem, uwolni Was wszystkich od wszelkiego zła, od tego, którego doświadczacie ze strony osób najbliższych, od tego, którego doświadczacie ze strony złych i nikczemnych ludzi i od tego, którego doświadczacie z powodu swoich własnych grzechów. Niech Pan położy kres temu złu, sprawiając, aby Wasze życie od tego momentu było wolne od przekleństw, złorzeczeń i złych słów,
aby było obficie i skutecznie pobłogosławione dobrem, zdrowiem, wolnością, radością i pokojem i tym wszystkim, czego najbardziej potrzebujecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.